dzisiaj jesteś z mamą tutaj, dlaczego? Bo chcieliśmy zobaczyć, jak będzie wyglądać. Mhm. I jak to wygląda? Zrobiło na tobie wrażenie? Co tutaj się dzieje? Co tu jest? Są bardzo ładne ściany wodne. Można sobie powdychać i super jest. A już oddychałaś tym powietrzem tutaj, tak mocniej wciągałaś powietrze? Czujesz jakąś, że jest inne? Aha. Tak. A czemu to ma służyć, powiedz? Żeby nie mieć zatok. Przeczyścić zatoki. A ty masz kłopoty z zatokami? Nie, mama ma. Mama ma, no to widzisz. No to, czyli rozumiem, że już wiem, gdzie będziesz chodzić z mamą na spacery, tak? Tak. Rzeczywiście czuć tutaj inne powietrze? Czuć, oczywiście, prawie ciechocinek powiedziałabym. No i ogromna ta tężnia jest, duża, także, no zresztą widać duże zainteresowanie, także chyba wszyscy czekali, nie tylko ja, na tą tężnię. Cieszę się bardzo. Miejsce moich codziennych spacerów tutaj będzie. Rozumiem, że daleko pani nie będzie miała, nie, ale warto zachęcić chyba też innych. Oczywiście, wszystkich. No, wszystkich zachęcę, bo jest super, super. Czy to jest tak, że już korzystała pani na przykład z tego typu infrastruktury, takich właśnie miejsc, takich solanek i to doświadczenie byłam już pani ma? W Ciechocinku, także tam bardzo, bardzo tak dobrze to wpływa na tym. I byliśmy też kiedyś w Krakowie, tam też jest dosyć duża tężnia, tak, ale przyznam się, że mniejsza od tej. Dlatego byłam tak ciekawa, jak to będzie wyglądało. No. Czyli w planie, rozumiem, już tygodniowym pani sobie zapisuje wizyty? Codziennie, tak, codziennie. Może nawet sobie drugiego pieska kupię, żeby było z kim, jak mąż będzie oporny. Stolica Polskie Piosenki niebawem ma szansę zostania stolicą również i zdrowia, a przy okazji festiwalu Zdrowie z Piosenką się pięknie łączy. No pięknie, jesteśmy już wysoko w rankingach, jeżeli chodzi o zdrowie jako miasto, ale rzeczywiście to, co się dzisiaj tutaj dzieje wokół tężni, pokazuje, że jest potencjał również taki zdrowiowo-turystyczny, tak powiem, bo Malinka od dzisiaj już nie będzie Malinką, tylko Malinką Zdrojem. Patrząc dzisiaj na liczbę mieszkańców, która tu jest, od razu widać, że to jest coś, co rzeczywiście, jak to się mówi, kiedy wydajemy te publiczne pieniądze, to wiemy dokładnie na co. Myślę, że tak jest, że mieszkańcy, którzy przyszli, widzą, że ich podatki są wydawane z sensem, z głową. Takie tereny rekreacyjne, które powstają w Opolu, one są potrzebne do tego, żeby wyrwać ludzi z mieszkań, dać szansę takiego współżycia, spotkań, kontaktów, do spędzania czasu z rodziną. A tu jest też plac zabaw. Zresztą zapraszam również na Kamionkę Piast, Wyspę Bolko, parę innych miejsc. Tu jest obok park sensoryczny, który w ostatnich latach również zbudowaliśmy. Nie tylko drogi, chociaż one też są ważne, nie tylko stricte infrastruktura. My myślimy o wszystkim, dbamy o zrównoważony rozwój miasta, również o biznes czy o miejsca pracy, ale rekreacja, czas dla rodzin, miejsca takiego wypoczynku są bardzo potrzebne i myślę, że to są jedne z najlepiej wydanych pieniędzy w tej kadencji. Czyli na krótkie wakacje, na przykład w ciągu godziny, można łyknąć tyle, co parę dni nad morzem? Tak, słyszałem od pani doktor, powiedziała, że godzina przy tej tężni to są 3 dni nad sztormowym morzem, więc nie trzeba już do Kołobrzegu, nie trzeba do Sopotu. Malinka Zdrój, serdecznie zapraszam. Całą rodziną. Całą rodziną. Widzę, że tata z dzieciakami już po pierwszym obchodzie, tak? Jak wrażenia? Znaczy połowa obchodu póki co, wrażenia bardzo pozytywne, bardzo, no, ciekawa konstrukcja generalnie. No i podoba nam się. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nikomu przeszkadzać. Pan z tych rejonów Opola, czy przyjechał pan specjalnie tutaj dzisiaj? Ja generalnie mam tutaj z 500 metrów, bo na Malince mieszkam. Co najbardziej zrobiło do tej pory wrażenie? Tak jak pan powiedział, sama konstrukcja, ale też z taką świadomością, co to jest za miejsce, pan będzie tutaj przychodził? Tak, jak najbardziej. Zażyć troszkę właśnie relaksu. Sam dźwięk tej spadającej wody jest bardzo, no, odprężający, więc myślę, że będziemy tutaj częstymi bywalcami, no daleko nie mamy. No i też jest to takie miejsce, że widzę pociechy, będą miały też okazję się pobawić. Już byliście państwo w tej części zabawowej? Tak, chłopaki, że tak powiem, przedpremierowo mieli okazję tutaj troszkę plac zabaw przetestować. No i podoba nam się również ta strefa integracyjna dla ludzi starszych. Świetna sprawa. Myślę, że tak, chłopakom podoba wam się, prawda? Jak tam? Fajnie tutaj? Tak. A co takiego fajnego jest tutaj? Zjeżdżalnia. Rura do zjeżdżania. No. I tam zje się ze skoszy. To jest. A dotknęli... No. Pilaczki. Tak. A dotknęliście tej wody tutaj, czy nie? Tak. Tak? No i co? I to słona woda, czy słodka? A nie próbowaliśmy. Aha. Co tam udało się z tego woreczka wyciągnąć, powiedz? Grę karcianą, notesik i długopis oraz kredki. Jak dzisiaj wrażenia? Co dzisiaj już zwiedziłaś? Byłam na placu zabaw.
robiłam magnes. Teraz biegło, ale troszkę tak. I tyle. A wiesz, co tutaj stanęło i takie duże i czemu ma służyć? Tężnia solankowa. I jak stoi się godzinę w tej tężni, to jest tak, jakbyś spędził chyba 7 dni nad morzem. No może 7 dni, ale podobno ze 3 to tak. No to tak, 3. Byłaś już przy tej tężni, próbowałaś oddychać? Tak. Tak? I jak wrażenia? No, dobrze. A będziesz tu przychodzić? Jesteś z Opola? Tak. Stąd masz niedaleko, daleko, będziecie tu przyjeżdżać? Mam niedaleko i na pewno będę tu przyjeżdżać. Co nagrałaś do mikrofonu, bo widziałem, że się w ogóle mikrofonu nie boisz? Nagrałam, że mieszkam w Opolu i że bardzo lubię tańczyć, jeździć na łyżwach, pływać. I przyszłam tutaj dlatego, że bo jest nowy plac zabaw i dużo atrakcji i nie trzeba jeździć nad morze, bo można nawdychać jadu się tutaj. A już się nawdychałaś trochę? Tak. Tak? I co? Lepiej się czujesz? Tak.